Cześć Wam, witajcie, Tomasz z tej strony i witam Was ponownie w koszarach tradingu. Dzisiaj powiemy sobie o trendzie, który jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Jest to trend, który niesie ze sobą sporo kontrowersji oraz są jego zwolennicy oraz przeciwnicy. Niektórzy uważają, że jest to game changer dla rynku kryptowalut, a inni stawiają pod znakiem zapytania jego zasadność. Powiemy sobie, czym jest ten trend, jakie niesie ze sobą korzyści oraz zagrożenia oraz jaki ma potencjał na obecny cykl i czy projekty się w nim znajdujące mogą odnieść sukces na rynku. Nie jest to trend tak mocno grzany jak powiedzmy AI czy chociażby gaming, jednak osobiście uważam, że może on odnieść sukces na rynku kryptowalut z uwagi na kilka elementów, które tutaj dzisiaj omówię. I trendem, o którym dzisiaj sobie powiemy, jest trend związany z Layer 3, czyli po prostu warstwy trzecie. I zanim do tego przejdziemy, to zapraszam Was także na mojego Telegrama, gdzie już kilka miesięcy temu ten temat raz poruszałem. Było to przy okazji opowiadania o projekcie XAI, który jest właśnie jednym z projektów z tego trendu. I tutaj już po raz pierwszy właśnie wspomniałem o warstwach trzecich, opisałem czym one są i czym się właśnie charakteryzują. Także jeżeli chcecie mieć dostęp do tego typu informacji, które pojawiają się częściej niż na YouTube, to poniżej macie link do Telegrama, on jest w pełni bezpłatny i tam każdego dnia dzielę się swoimi przemyśleniami, tym co dzieje się na rynku, swoimi zagraniami oraz także prowadzony jest aktualnie challenge, w którym staramy się od jednego Ethereum dojść do 10 Ethereum i póki co było tylko jedno zagranie, więc jeszcze jest czas na to, aby sobie gdzieś tam to śledzić. Także jeżeli Was to jeszcze nie ma, to polecam sobie dołączyć, link macie poniżej. A przechodząc sobie już do konkretów i do tematu związanego z warstwami trzecimi, to zacznijmy od tego, że aktualnie ten trend jest jeszcze na bardzo, ale to bardzo wczesnym etapie rozwoju. Tutaj na CoinGecko na przykładowo pokazuje nam aktualnie zaledwie 5 projektów. Ich generalnie jest więcej oraz sporo także się tworzy, o czym powiemy sobie trochę więcej później, ale generalnie pokazuje to, że jesteśmy bardzo, ale to bardzo wcześniej. No i zacznijmy sobie oczywiście od tego, czym właściwie te warstwy trzecie są i o co w tym wszystkim chodzi. I postaram się to wytłumaczyć w taki sposób jak najbardziej prosty oraz zrozumiały i nie będę tutaj używał jakichś skomplikowanych technicznych zwrotów. A więc w pierwszej kolejności ustalmy sobie jakby jak działa blockchain. Czyli generalnie mamy warstwę bazową, czyli Ethereum. I aby zrozumieć istotę w ogóle powstania warstw trzecich oraz także warstw drugich, generalnie warstw na blockchainie, musimy skupić się na tym, do czego każdy blockchain dąży. I generalnie są takie trzy fundamenty, które każdy blockchain stara się osiągnąć. Jest to bezpieczeństwo, jest to skalowalność oraz jest to decentralizacja. I patrząc sobie na warstwę bazową, na przykład jak Ethereum, która jest właśnie layer jedynką, to ona charakteryzuje się dużym poziomem bezpieczeństwa oraz decentralizacji, ale z kolei skalowalność jest tam na niskim poziomie. Dlatego właśnie powstały layer dwójki, które skupiają się stricte na elemencie skalowalności i sprawiają po prostu, że sieć Ethereum staje się odciążona. Mają one więc realną użyteczność i sprawiają po prostu, że blockchain Ethereum działa lepiej. Jeżeli chodzi o warstwy trzecie, to one z kolei skupiają się znowu jeszcze bardziej na elemencie skalowalności oraz także na takim podejściu bardzo indywidualnym i są to generalnie takie blockchainy dla aplikacji. Czyli generalnie idea jest taka, że każda aplikacja, która chce tworzyć jakby swój produkt, swoje rozwiązanie, jakąś technologię, może zbudować sobie właśnie swój własny blockchain na warstwie drugiej, na przykład takiej jak Arbitrum czy Base i dzięki temu jest w stanie dostosować blockchain do swoich potrzeb, a nie swoją aplikację do blockchainu. Czyli generalnie chodzi o to, że aplikacje budujące się właśnie na jakby blockchainie warstwy trzeciej mogą jakby bardziej podchodzić do tego w sposób taki indywidualny i dopasowywać po prostu technologię do swoich potrzeb. I są to generalnie blockchainy, które wykorzystują po pierwsze skalowalność layer dwójek oraz także bezpieczeństwo layer jedynki, czyli tej warstwy bazowej. To tak w największym skrócie, jeżeli chodzi o te trzy warstwy, czyli mówiąc tak najprościej, warstwa bazowa, czyli Ethereum, skupia się na bezpieczeństwie oraz decentralizacji. Layer dwójki są po to, aby ją skalować. Z kolei layer trójki są po to, aby móc budować konkretne aplikacje właśnie na layer dwójkach, wykorzystując technologię obu tych warstw. I teraz pojawia się pytanie,
czy warstwy trzecie są w ogóle potrzebne. I tutaj jakby dyskusja jest cały czas otwarta i z uwagi na to, że jest to jeszcze bardzo wczesny etap, jeżeli chodzi właśnie o tą technologię, o ten trend, to zdania są bardzo podzielone. I niektóre osoby, które są jakby bardzo mocno związane z rynkiem krypto, z światem Web3, uważają, że jest to technologia, która może zmienić rynek krypto i pozwolić wielu projektom po prostu stać się właśnie bardziej niezależne oraz budować lepsze aplikacje, lepsze rozwiązania. Z kolei inni, jak chociażby CEO Polygona, i on uważa generalnie, że layer trójki nie są potrzebne i jakby cała ta technologia jest po prostu nieużyteczna. Sam CEO Ethereum, czyli Vitalik Buterin, wypowiedział się na ten temat i powiedział on, że layer trójki mają sens, ale tylko pod warunkiem, że jakby starają się robić coś więcej niż tylko element skalowalności. No bo patrząc tak na logikę, jeżeli mamy już powiedzmy te layer dwójki, które skupiają się na elemencie właśnie skalowalności i stają się one też coraz bardziej tanie z uwagi na przykład na ostatni upgrade Denku na Ethereum, który sprawia, że layer dwójki są jeszcze tańsze, no to dążenie do jeszcze większej skalowalności poprzez właśnie layer trójki nie bardzo ma sens. I to, co właśnie mówi Vitalik Buterin, to to, że jeżeli layer trójki będą skupiały się na innych elementach, takich właśnie powiedzmy jak na przykład optymalizacja prywatności i po prostu dążenie do jakichś konkretnych innych elementów wartości i skupianie się na konkretnych obszarach rynku, na przykład jak gaming, czy na przykład social media, no to wtedy ma to sens. Jednak jeżeli jedynym celem layer trójki jest większa skalowalność, to trochę mija się to z celem, ponieważ layer dwójki są w stanie właśnie to zaspokoić. I po prostu zdania są podzielone. Ja tutaj osobiście gdzieś tam najbardziej właśnie przychylam się do opinii Vitalika Buterina, z uwagi na to, że jest to, no jakby nie patrzeć, jedna z takich najbardziej znanych oraz doświadczonych osób w przestrzeni kryptowalut. I właśnie uważam, że layer trójki mają sens, jeżeli skupiają się właśnie na konkretnym jakimś elemencie, konkretnym obszarze czy trendzie, który chcą rozwijać, a nie tylko być kolejnym sposobem na skalowanie Ethereum, ponieważ wtedy nie ma to sensu. I za chwilę powiem Wam o kilku projektach, które właśnie uważam, że wpisują się w ten trend i mają po prostu sens jakby w całej tej przestrzeni właśnie layer trójek. Powiem Wam o projektach, które już na tym rynku są oraz takich, które dopiero będą się tworzyły. Okej, pierwszym projektem, o którym sobie powiemy i o którym już na tym kanale wspominałem oraz także pisałem na swoim Telegramie, jest projekt XAI. Jest to w tej chwili projekt, który ma market cap na poziomie 215 milionów dolarów i jest to właśnie projekt, który wpisuje się w trend Layer 3 i został on zbudowany na blockchainie Arbitrum. Czyli generalnie wykorzystuje on technologię Orbit od właśnie Arbitrum, która służy do budowania swoich własnych blockchainów. I uważam, że akurat ten projekt ma sens z uwagi na to, że tak jak właśnie mówił Vitalik Buterin, on nie skupia się na skalowalności jeszcze bardziej Ethereum, tylko skupia się na konkretnym obszarze rynku, konkretnym trendzie i stara się po prostu w nim być jak najlepszy. I generalnie jeżeli chodzi o projekt XAI, to on skupia się tutaj na trendzie gamingu. Jest to projekt, który chce stworzyć globalny taki rynek dla różnego rodzaju przedmiotów z gier Web3. Czyli po prostu jest to projekt, który skupia się na budowaniu takiej infrastruktury, gdzie gracze właśnie z różnych gier, różnych tytułów będą mogli po prostu handlować swoimi przedmiotami oraz tym po prostu, co udało im się w tych grach zdobyć. Jest to projekt stworzony przez studio Offchain Labs, czyli to samo studio, które stoi także za całym projektem Arbitrum. Także jeżeli chodzi tutaj o takie wsparcie, powiedzmy techniczne, doświadczenie oraz wiedzę, to jest to jeden z na pewno lepszych projektów pod tym kątem. I to, co podoba mi się w tym projekcie, to fakt, że jest to projekt, który łączy w sobie jakby zarówno trend gamingu, który będzie jednym z najbardziej grzanych w tym cyklu, oraz także właśnie nowy trend Layer 3, co tworzy moim zdaniem taką, powiedzmy, mieszankę, która może sprawić, że ten projekt poradzi sobie bardzo dobrze właśnie w tym cyklu. Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę to, że jest to projekt nowy, który powstał w styczniu tego roku, tak więc mamy tutaj dodatkowo takie, powiedzmy, nowe emocje związane właśnie z tym, że projekt jest świeży. No i właśnie szukając gdzieś tam projektów, powiedzmy, na hossy, które mają potencjał na to, żeby gdzieś tam osiągnąć fajne wyniki. Ja skupiam się głównie właśnie na takim elemencie, aby szukać projektów nowych, które wpisują się w ciekawe trendy. Dlatego też właśnie XAI jest w moim portfolio, ponieważ on wpisuje się w kilka ciekawych trendów oraz dodatkowo jest projektem świeżym, który już zebrał wokół siebie spore zainteresowanie. Kolejny projekt warty uwagi, który ostatnio zebrał wokół siebie naprawdę spore zainteresowanie oraz tak zaliczył spore wzrosty,
jest projekt DegenChain. I generalnie jeżeli chodzi o ten projekt, to on co ciekawe zaczynał jako memcoin i powstał on gdzieś tam z inicjatywy całej takiej społeczności związanej z platformą Warpcast, czyli to jest taki powiedzmy zdecentralizowany Twitter właśnie dla osób, które interesują się rynkiem krypto. I generalnie od swojego startu, który miał miejsce tutaj właśnie w styczniu i właśnie osoby, które gdzieś tam działały na Farpcaster i gdzieś tam były związane z tym projektem, mogły sobie właśnie te tokeny sklejmować. I to od samego początku swojego istnienia, czyli gdzieś tam od pierwszej połowy stycznia do samego szczytu, ten projekt wzrósł o około 20x. Jego aktualny market cap jest to 334 miliony dolarów i jest to moim zdaniem jeden z ciekawszych projektów, który także tutaj wpisuje się w trend związany z siecią Base, która obecnie jest bardzo mocno grzana. I jak możemy sobie tutaj przeczytać, jest to projekt, który wykorzystuje tak naprawdę dwie layer dwójki, ponieważ po pierwsze korzysta on także z architektury Orbit od Arbitrum oraz także wykorzystuje on bazę danych od sieci Base, czyli tej L2 zbudowaną przez Coinbase. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, taki blockchain dla degenów, który daje możliwość deweloperom na tworzenie takich spersonalizowanych aplikacji, właśnie wykorzystując tutaj tą technologię. I został on tutaj także okrzyknięty takim blockchainem porównywanym do Las Vegas, gdzie właśnie jest dużo takiego hazardu, dużo właśnie takiego degenienia. No jest to taki blockchain dla degenów, jakby jak sama nazwa wskazuje, ale dzięki temu także zyskał on sporą popularność oraz także stąd te wzrosty. I on na początku był tutaj przyznawany osobom, które tworzyły po prostu dobrej jakości content właśnie na platformie Warpcast i generalnie działa w ten sposób, że właśnie jakby ten cały system stara się szukać takich wartościowych treści, komentarzy, różnego rodzaju gdzieś tam pomocnych artykułów na tej platformie i po prostu takim osobom są przyznawane właśnie te tokeny Degen, które z początku były warte niewiele, ale aktualnie przy tym market capie, który cały czas jest na bardzo wysokim poziomie, są to już znaczące kwoty. I tutaj mają oni swoje główne konto na platformie Warpcast, która staje się takim właśnie hubem dla różnych lowcapów oraz projektów, które pojawiają się na Base i jest to miejsce, na którym tak naprawdę można znaleźć dużo takich alfy, takich inside info i po prostu dzięki temu gdzieś tam także lepiej sobie na rynku radzić. Także jeżeli was to jeszcze nie ma, to można sobie tutaj właśnie założyć konto na tej platformie. Ono jest płatne, tam to kosztuje około 5 dolarów na rok, więc jest to jakaś tam kwota znikoma, ale uważam, że warto tutaj być z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli działacie na lowcapach, szczególnie na Base, to jest to platforma bardzo korzystna, przydatna. A po drugie, uważam, że za same tutaj działanie, jakieś tam publikowanie treści, komentowanie i tym podobne rzeczy może być także airdrop. Także gdybyście chcieli tutaj sobie dołączyć, to poniżej macie link do rejestracji i sobie możecie właśnie takie konto tutaj po prostu założyć i tą aktywność sobie nabijać. A gdybyście chcieli z kolei kupić sobie token Degen, to jest on dostępny także na giełdzie Bybit. Aktualnie jest tutaj on na mocniejszym dipie, więc ja osobiście także się właśnie tutaj zdecydowałem na to, aby sobie ten token zakupić. A jeżeli konta na Bybicie jeszcze nie posiadasz, to poniżej masz link do rejestracji, dzięki której otrzymujesz dostęp do kilku korzyści. Między innymi trwa aktualnie konkurs, w którym za wpłatę na minimum 100 dolarów otrzymujesz 30 USDT do wykorzystania na giełdzie. Czyli w praktyce zakładasz sobie konto na Bybit, robisz KYC, płacasz 100 dolarów i otrzymujesz dzięki temu właśnie te 30 USDT. Oraz dodatkowo, mając także właśnie konto z tego linku poniżej, otrzymujesz tutaj rolę VIP na naszym Discordzie Koszar Tradingu, dzięki czemu masz dostęp do ukrytej sekcji, czyli sygnały oraz strategie, która daje Ci dostęp do treści publikowanych przez naszych traderów, analityków, gdzie każdego dnia pojawiają się właśnie ciekawe treści odnośnie różnych zagrań, które czasami można naprawdę wyłapać sobie fajne perełki, fajne zagrania, które dadzą sporo zarobić. I aby sobie tą właśnie rolę VIP odblokować, wchodzisz tutaj w odblokuj dostęp VIP oraz instrukcja i tutaj krok po kroku wszystko jest opisane, co trzeba zrobić, aby sobie tą rolę właśnie odebrać. Tutaj także jest czat oraz można dzielić się swoimi wynikami w tej zakładce z rezultatami, gdzie właśnie nasi użytkownicy chwalą się tym, ile po prostu zarobili, jakie zrobili wyniki właśnie tutaj dzięki tym zagraniom. Więc na pewno jest to fajne miejsce dla osób, które lubią tradować, lubią gdzieś tam sobie czasami właśnie jakąś pozycję odpalić, ale nie tylko, ponieważ poza tym na naszym Discordzie masz dostęp do treści z całego rynku krypto odnośnie różnych obszarów, różnych trendów, więc każdy coś dla siebie na pewno znajdzie. Wszystkie linki i do Discorda i do Bybita masz także poniżej w opisie. Okej, a skoro mówimy sobie już o projekcie Degen, to także warto wspomnieć o takim projekcie jak Syndicate, który tak zalicza się do trendu Layer 3. On nie ma jeszcze swojego tokena, ale generalnie jest to projekt, który służy do tworzenia innych
layer trójek i między innymi właśnie projekt Degen, cała ta sieć została stworzona właśnie przy użyciu tego narzędzia. I to, co bardzo mnie przekonuje do całego tego trendu oraz do projektów, które w nim się właśnie budują, szczególnie tych, które nie mają jeszcze swojego tokena, jest fakt, jakie fundusze tutaj właśnie także są zaangażowane. Ponieważ tak jak mówiłem ostatnio w jednym z filmów o trendzie restakingu, który możesz sobie zobaczyć tutaj gdzieś u góry, tam jest taka sytuacja, że mamy bardzo dużo różnych funduszy. Duże fundusze, które po prostu operują gigantycznymi środkami, gdzieś tam angażują się cały czas właśnie w ten trend oraz projekty, które w nim powstają, takie jak chociażby Eigenlayer, jak Renzo, jak Puffer Finance. I podobnie sytuacja wygląda właśnie w tych layer trójkach. I sporo projektów, które aktualnie się budują, w tym między innymi właśnie Syndicate, są wspierane przez duże fundusze. Między innymi, jeżeli chodzi o projekt Syndicate, to tutaj mamy inwestorów takich jak chociażby Coinbase Ventures, który jest jednym z takich topowych właśnie VC-ków w świecie krypto. Tak więc jest to jeden z czynników, który zawsze biorę pod uwagę, właśnie gdzieś tam szukając kolejnych potencjalnych gemów. Kolejnym ciekawym projektem jest także Stack Network, który skupia się na takim elemencie związanym właśnie z social mediami, który daje możliwość tutaj jakby tworzenia różnego rodzaju takich kampanii opartych o punkty lojalnościowe dla swojego community. I pozwala on na jakby szukanie takich najbardziej powiedzmy lojalnych właśnie członków naszej społeczności i po prostu łączenie osób, które tworzą projekt właśnie z nimi. Jest to projekt, który w tej chwili jest jeszcze na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Tutaj na swoim Twitterze mają oni zaledwie 2,5 tysiąca followersów. Jednak co ciekawe, w nich także zainwestował Coinbase Venture, czyli jest to projekt, który w tej chwili no jest jeszcze nigdzie, jeżeli chodzi tak naprawdę o community, o zasięgi, ale już mają bardzo dużych inwestorów, którzy gdzieś tam ich wspierają, więc uważam, że jest to jeden z projektów, który jest warty uwagi. Obecnie trzeba poczekać na to, aż ten projekt gdzieś tam bardziej się rozwinie i pokaże coś konkretnego, ale uważam, że jest on warty uwagi, głównie właśnie z uwagi na inwestorów, którzy zdecydowali się tam po prostu swoje środki gdzieś tam właśnie włożyć. Kolejnym ciekawym projektem z trendu Layer 3, który moim zdaniem jest jednym z najbardziej zaavansowanych projektów w tej przestrzeni, jest projekt ZK-Link Nova. I generalnie jest to taki, powiedzmy, agregator jakby różnego rodzaju korzyści, jakie dają nam zarówno Layer 2, jak i sieć Ethereum oraz połączenie ich w całość. Czyli generalnie jest to taka technologia, która stara się połączyć ze sobą rollupy, czy na przykład Arbitrum, Optimism, Base, z siecią Layer 1 w taki sposób, aby być w stanie tworzyć lepsze i po prostu bardziej rozbudowane aplikacje. I działa to właśnie w ten sposób, że po prostu jest w stanie połączyć to korzyści, jakie daje na przykład nam sieć Ethereum oraz Layer 2, jakby w jedną całość, bez konieczności przenoszenia tego pomiędzy tymi blockchainami. Czyli w pewien sposób jest to taki jakby niewidzialny most pomiędzy właśnie tymi dwoma jakby technologiami i sprawia to, że na przykład możemy korzystać przy Layer 2 z płynności, jaką oferuje nam Ethereum. Możemy także zwiększyć poziom bezpieczeństwa dzięki właśnie technologii Ethereum na Layer 2 i po prostu być w stanie łączyć ze sobą te dwie technologie w taki niewidzialny sposób i po prostu jesteśmy w stanie łączyć ze sobą te obie technologie, te obie sieci, jakby właśnie rollupy i Layer 1. Czyli mówiąc tak najprościej, ZK Link Nova stara się po prostu łączyć jakby właśnie aplikacje, różnego rodzaju dapsy, płynność oraz generalnie wszystkie elementy związane z siecią Ethereum oraz rollupami w jedną całość. Jest to projekt zbudowany przy narzędziu ZK Stack od ZK Sync, więc także wchodzi nam to również w trend związany z Zero Knowledge Proof, czyli mamy tutaj połączenie kilku ciekawych trendów, czyli właśnie mamy tutaj rollupy, mamy właśnie layer trójki, mamy także ZK Sync, więc powiedzmy pod kątem takiego czystego, no powiedzmy to szczerze, hype'u oraz zainteresowania projektem, jest to jeden z właśnie ciekawszych wyborów. I ostatni projekt, który także zaliczam tutaj do trendu Layer 3, który buduje się już od dłuższego czasu i który jest mega skomplikowany technicznie, więc nie będę tutaj wchodził w te szczegóły, ponieważ nie o to chodzi, jest projekt Fuel. I generalnie jest to projekt, który skupia się na tworzeniu systemów operacyjnych dla rollupów. I celem tego zabiegu jest stworzenie właśnie środowiska, w którym deweloperzy mogą budować lepsze i bardziej skalowalne aplikacje. Czyli działa to trochę podobnie jak właśnie ZK-Link i stara się połączyć jakby całą zarówno bazową sieć Ethereum, jak i rollupy. Czyli podobnie jak ZK-Link Nova, jest to technologia, która stara się połączyć właśnie tą sieć bazową Ethereum z rollupami i w ten sposób stworzyć po prostu lepsze środowisko do budowania lepszych aplikacji. I dodatkowo tutaj wchodzi także nam element taki, że możemy łączyć ze sobą sieci AVM, jak i nie AVM, jak na przykład właśnie Solana czy chociażby Cosmos. No i tutaj jest cała masa różnych skomplikowanych narzędzi, nazewnic, które gdzieś tutaj biorą także w tym wszystkim udział. Ja nie będę
się na tym skupiał, tylko starałem się tak gdzieś ogólnie opisać ten projekt, tak jak te wszystkie pozostałe, ponieważ jak widzicie, większość tych projektów z trendu Layer 3 jest dosyć skomplikowana. Dlatego też właśnie przechodząc do już podsumowania tego tematu, uważam, że cały trend Layer 3 ma potencjał na to, aby być czymś dużym w tym cyklu, aczkolwiek nie uważam, żeby to był trend na miarę powiedzmy AI, gamingu, czy na przykład, nie wiem, chociażby Layer 2, ponieważ właśnie jest to trend zbyt skomplikowany technicznie. Podobnie chociażby jak restaking, który także uważam, że będzie miał swój czas, że projekty, które będą tam powstawały, dadzą sporo zarobić, podobnie będzie właśnie w Layer 3, aczkolwiek to nie będzie na pewno trend tej hossy z uwagi na to, że jest to jakby trend zbyt skomplikowany technicznie. A podczas hossy, podczas jakby takiego już gorącego okresu na rynku, najbardziej liczą się emocje i te emocje zbierają projekty z trendów prostych do zrozumienia, jak chociażby gaming właśnie, AI, NFT i po prostu rzeczy, które osoby mniej doświadczone technicznie są w stanie zrozumieć. Jednak osobiście staram się tutaj zbudować sobie jakąś ekspozycję na projekty właśnie związane z Layer 3. Między innymi w tej chwili posiadam właśnie to XAI oraz DeGenChain, ponieważ uważam, że one będą miały jeszcze swój czas. Dodatkowo śledzę te projekty, które wam pokazałem, które jeszcze nie mają swojego tokena i staram się także gdzieś tam być na bieżąco, aby sobie wyrobić na to ekspozycję. Jeżeli chodzi jeszcze na koniec o korzyści oraz zagrożenia, jakie tutaj widzę, to na pewno w korzyściach trzeba wziąć pod uwagę to, że technologia Layer 3 daje możliwość na budowanie lepszych, takich bardziej powiedzmy spersonalizowanych aplikacji, które skupiają się na konkretnych obszarach rynku, jak chociażby gaming, jak social media, jak NFT, co jest na pewno na plus dla tego typu projektów. Jednak zagrożeń, co myślę na uwadze, to, że jest to technologia po pierwsze nowa, która jeszcze nie przeszła próby czasu, a po drugie jest to także technologia, która jakby, no z uwagi na to, że jest zbudowana na blockchainie warstwy drugiej, który zbudowany jest w kolejnym blockchainie warstwy pierwszej, ma po prostu więcej takich punktów, które mogą być gdzieś tam słabym ogniwem i jakby, no nie wiem, jeżeli to się wydarzy na layer 2, no to wtedy jakby layer 3 zbudowana na tej layer 2 także może po prostu oberwać rykoszetem, więc po prostu uważam, że technologia w tej chwili jest jeszcze po prostu niesprawdzona, nie jest ona zweryfikowana, a przez to także jest bardziej ryzykowna. Reasumując, jeżeli chodzi o trend Layer 3, to na pewno jest to ciekawy trend, który warto jest śledzić oraz po prostu skupiać się na projektach, które będą się tam budowały i będą wychodziły, ponieważ myślę, że będą miały one swoje 5 minut. Z drugiej jednak strony trzeba mieć na uwadze to, że jest technologia nie do końca jeszcze właśnie zweryfikowana, przez niektórych uważana także trochę bezsensowną, jednak jak już nam pokazał rynek krypto niejednokrotnie, technologia gra tutaj drugą rolę i to po prostu na czym warto się skupić, to projekty, które generują jak najwięcej emocji. A uważam właśnie, że projekty związane z trendem Layer 3 łączą w sobie różne inne trendy, jak na przykład właśnie gaming, jak SocialFi i tym podobne rzeczy, które mogą sprawić po prostu, że będą one atrakcyjne dla inwestorów, a przez co będą zyskiwały właśnie na wartości. Więc ja osobiście ten trend traktuję jako taki dodatek do tego, co robię na rynku, obserwuję sobie projekty, które się w nim znajdują i staram się jakąś tam ekspozycję sobie na to zbudować, aczkolwiek nie jest to dla mnie trend jakiś tam numer 1 czy nawet top 3. Tak więc dajcie znać, co wy uważacie o tym trendzie, czy macie jakieś projekty związane właśnie z tą narracją. A za dzisiaj wam już dziękuję i widzimy się w kolejnych filmach. Także trzymajcie się, cześć!